Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj wtorek. Posłuchajcie fragmentu z drugiej księgi królewskiej. Sennacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu, niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem. Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć? Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił Ezechiasz modły przed obliczem pańskim, mówiąc: Panie Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, Twoje oczy i popatrz. Posłuchaj słów Sennacheryba, które przesłał, by znieważać Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich. Z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty, Panie, sam jesteś Bogiem. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o co się modliłeś do mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznie, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi Tobą. Szydzi z Ciebie dziewica, córa Syjonu. Za Tobą potrząsa głową córa Jeruzalem. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta, a z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały. Nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, mówi Pan. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Tejże nocy wyszedł anioł pański i wybił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz, wyruszył z powrotem i pozostał w Niniwie. To jest niesłychanie piękny fragment. Kiedy król idzie do świątyni i rozwija list, który dostał od króla, który mu rąga, który go upokarza, który chce go zastraszyć. I król nie pozostaje z tym wszystkim sam, tylko rozwija to przed Bogiem i mówi: zobacz, co on do mnie napisał. Wielokrotnie, kiedy ktoś wysyła do ciebie taki list swoich złych emocji, taki list swojej niechęci, jakichś urągań, kiedy w twojej głowie pojawiają się jakieś takie wspomnienia czyjejś złośliwości, upokarzających słów, nie bądź z tym sam. Weź ten list i idź na modlitwę i rozwin go przed Bogiem, a wtedy doznasz pocieszenia, doznasz ulgi. Nie będziesz z tym sam, nie będziesz z tym sama. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.